Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, przywódcy wielu bogatych krajów, gdzie podatnicy płacą spore podatki, zbiera się, będzie spotkanie w Glasgow na szczycie środowiskowym. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, dzyń o codziennych powiadomieniach. Także serdecznie zapraszam. No, w przyszłym tygodniu politycy, no dobrze opłacani politycy, no bo to są niezłe jednak pensje. Jest spotkanie w Glasgow, no i jak zwykle trzeba się troszeczkę pośmiać. No. Niektórzy nie będą się śmiać. Dlaczego się trzeba pośmiać? No bo to już jest 26 spotkanie. 26 spotkanie, no i tam przychodzą, opowiadają takie pierdoły, że lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. No i że trzeba w zasadzie opodatkować te kraje, które mają pieniądze, no i dać pieniądze tym, w których nie ma podatków, no bo jest bida z nędzą. Także nie byli w stanie zrobić ekonomii, żeby płacić jakieś podatki. No i jest to tak zwane wyrównanie albo takie tak zwane reperacje. No teraz reperacje w Ameryce pod komunistami, no to są wyjątkowo popularne. Teraz do sądu poszła sprawa. No i no w zasadzie prawnicy ACLU, no to jest organizacja, kiedyś no to była organizacja żydowska, która walczyła o to, żeby nie było dyskryminacji rasowej w Ameryce, bo to jest American Civil Liberty Union. No, oni na początku w latach 50. no to walczyli za to, żeby członkowie narodowych socjalistów, czyli hitlerowców, można powiedzieć. W Ameryce to mówią nacji, ale to tak się ukrywa to, że to jest socjaliści, że to są narodowi socjaliści, że te słowo socjaliści to lewacy dzisiaj ukrywają. W każdym bądź razie ACLU walczyło o to, żeby narodowi socjaliści mogli maszerować w mieście, w jednym z miast amerykańskich w ramach wolności słowa. No a teraz to ACLU zwalcza kościół, zwalcza religię, zwalcza wszystkie inne partie poza lewacką demokratów. No i teraz oni właśnie wygrali. Żądają 500 tysięcy dolarów za każde dziecko, które po przekroczeniu nielegalnie granicy meksykańsko-amerykańskiej spędzili tam trochę tygodni w obozie przejściowym. No to, że te kojoty i wszystkie inne hieny zarabiają, no to nie jest ważne. No ale wracając do sytuacji bieżącej i do tego spotkania na szczycie i do tej biedy i do tego bogactwa, to jest dosyć dziwaczne, że to się odbywa w Europie, że to się odbywa w Glasgow, że to się odbywa w tym czasie, kiedy nadchodzi kryzys paliwowy na zimę, wtedy, kiedy prezydent Biden leci do Europy, a błaga kraje OPEC-u, żeby produkowały więcej ropy, pomimo że zmusił Amerykę do tego, żeby produkowała mniej ropy. Także to jest Chiny. Chiny to budują elektrownie na węgiel, na potęgę, no bo oni po prostu wiedzą, że to jest najważniejsza energia, to jest najważniejsze, żeby kraj się rozwijał, a szaleńcy środowiskowi w Ameryce po prostu opowiadają jakieś bajki. No ale zobaczymy, co ludzie zdecydują. Ludzie będą decydowali w wyborach międzyprezydenckich 2022 i w wyborach 2024. Politycy i ci aktywiści środowiskowi, terroryści, można powiedzieć, środowiskowi, piraci, dużo nie osiągną. No, nie ma znaczenia, że to jest ciągle lanie tej samej wody, że to jest 26 spotkanie, 25 przeszło w Paryżu, 2015 też było.
Organizacja Narodów Zjednoczonych sama przyznała, że nie ma za dużo postępu, pomimo że te przez lata ciągle obiecują jakieś bajki, to nie ma żadnego postępu. No i normalny człowiek, no to by troszeczkę się podregulował, dostosował, zmienił, popatrzył, co się dzieje, ale nie, ale wszyscy ci delegaci, no to jeszcze bardziej przyjdą, będą więcej obiecywać, lepsze rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. No to z lewakami to właśnie tak jest, że w ogóle są tak daleko od rzeczywistości, że to aż głowa boli. No, dwa priorytety w tym spotkaniu, no to będzie to, żeby powiedzieć, żeby było neutralność zerowa, czyli żeby netto, żeby produkcja dwutlenku węgla i wszystkich tych gazów, które cieplarnianych, żeby było zredukowane do zera, no, żeby ustalić jakąś datę. No, przypuszczalnie wszyscy patrzą się na taką równiutką datę 2050. No i tu jest zaczyna problem. Jak przekonać te kraje rozwinięte, żeby wybuliły więcej pieniędzy dla tych krajów, które są mniej rozwinięte. No one dużo nie zrobią, tak? No bo jednak Anglia, Ameryka, Polska, Niemcy, no to rozwijały się najbardziej wtedy, kiedy była ta energia, kiedy te kopalnie, huty, lokomotywy, to wszystko działało. No i to jest ta kontynuacja. Oczywiście woda, światło słoneczne i wiatr, to wszystko pomaga, no ale te energia kopalniana jest bardzo ważna. Premier z Anglii, no w zasadzie no to Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonego Królestwa, Boris Johnson planuje, że zrobi, zadeklaruje się, że będzie potężna redukcja tej energii, no dlatego, że oni w sumie są gospodarzami, ale Biden też powie, że to wszystko ma wyjść na zero w niedalekiej przyszłości, no ale to popatrzeć na kongres, no to kongres z tych 3-4 trylionów dolarów, trylion no to jest jedynka z 12 zerami, to 3-4 tryliony takie w Ameryce proponowali, żeby właśnie między innymi Związek Młodzieży Socjalistycznej miał być 100 tysięcy aktywistów, opłacanych aktywistów tych środowiskowych i oni mieli robić najróżniejsze głupoty, nic nie związane z ekonomią, czy z żeby dodało to do ekonomii, po prostu kontrolerzy, instruktorzy i tak dalej, i tak dalej. To oni mieli nauczać w szkołach, mieli nauczać w zakładach, mieli być przymusowo w firmach, które tam mają więcej niż 500 osób, no to miał być taki rządowy, partyjny członek Związku Młodzieży Socjalistyczno-Środowiskowej i tak dalej, i tak dalej. No i kongres, szczególnie ci normalni, ci umiarkowani demokraci powiedzieli, że to troszeczkę jest za dużo, że to jest za dużo idiotyzm, że to są za wielkie pieniądze, no bo można sobie policzyć 3 tryliony, w Ameryce jest 330 milionów, no to możecie sobie policzyć, ile to jest setek tysięcy. No i w Ameryce nie pracuje tak dużo ludzi. W Ameryce pracuje około tylko 120 tysięcy ludzi. No, może pracować 120 tysięcy ludzi, 120 milionów ludzi, z czego 50% płaci podatki, no bo odpis od podatku w Ameryce jest 24 tysiące na rodzinę, także 24 tysiące na rodzinę, no to jest, jeżeli ktoś zarabia 2000 dolarów rocznie, no to no nie płaci, jeżeli deklaruje dwie osoby, no to nie płaci podatku federalnego. Tak, także nie ma tych pieniędzy, nie ma tak dużo ludzi, którzy płacą te podatki, żeby je rozdawać.
No i zredukowano to wszystko i co zostało? No w zasadzie to zostaje tylko subsydiowanie i zasiłek dla wielkich korporacji, wielkich kompanii, które będą zarabiały pieniądze. No oczywiście, że te setki tysięcy ludzi, którzy pracują w tych korporacjach i wszyscy dyrektorzy, oni coś tam robią, ale oni będą jeszcze więcej zarabiali z podatków tych płaconych przez 120 milionów Amerykanów. Te kraje rozwijające się, no to od razu mówią, ten ASEAN, czyli te kraje azjatyckie, południowo-wschodnie kraje azjatyckie, no to powiedziały, że one chcą 400 miliardów dolarów. Parę lat temu było wspomniane, że oni dostaną 100 miliardów dolarów. No a oni teraz mówią, że im potrzeba 400 miliardów dolarów w ciągu następnych paru lat. Na Filipinach to oni powiedzieli, tak, zredukujemy emisję o 75%, 3/4, no ale w zasadzie 80% pieniędzy, no to musi przyjść nie z Filipin. Także oni chętnie biorą pieniądze. No to tak jak Chiny w latach 60-tych, 70-tych brały pieniądze i po prostu się patrzyły, jak wykolegować Amerykę i Europę. No i tak samo jak powiedzmy w Afganistanie. W Afganistanie też te miliardy zostały zostawione, no ale to był błąd Bidena. Także teraz wszyscy chcą współpracować, ale pieniądze muszą być na dobry początek. Te 100 miliardów, te kraje bogate zadeklarowały, że dadzą w 2009 roku, no ale pieniędzy jeszcze one się nie pojawiły, no bo to jednak podatnicy w tych bogatych krajach wiedzą, że nie chcą się poświęcać. Tak? No nikt nie chce się poświęcać, no bo to będą ciężkie pieniądze, ciężkie podatki. Ludzie zaczynają rozumieć, że pieniądze nie rosną na drzewach. No, socjaliści, lewacy przekonują wszystkich, że pieniądze można dodrukować, no, ale to w Zimbabwe tak było. W Zimbabwe, czyli ta stara Rodezja, to tam oni mieli w pewnym momencie 18 czy nie wiem, 21 zer na tych banknotach. To były jakieś makabryczne liczby. No co jest z tym wszystkim najbardziej śmiesznego w sumie? No groteskowego można powiedzieć, jest to, że Putin z Rosji nie pojawi się na tym spotkaniu, na szczycie. No i tak samo chiński Xi Jinping też się nie pojawi. Dlaczego się nie pojawią? No Xi Jinping obiecał w 2020 roku, mówi tak, zdecydowanie jesteśmy za tym, Chiny komunistyczne są za tym. Znaczy on nawet nie mówi komunistycznie, on mówi Chiny, bo wszyscy nienormalni na Zachodzie to mówią prezydent Xi Jinping, ale on nie jest prezydentem, on jest po prostu pierwszym sekretarzem komunistycznej partii Chin, no i ludzie, dziennikarze, no, nazywają go premierem, prezydentem, przewodniczącym i tak dalej, no ale prawidłowo, no to on powinien być, jego władza w Chinach, no to jest jako pierwszy sekretarz, no. Także on się nie pojawi, zadeklarował się w 2020 roku, mówi tak, zredukujemy, no ale zaczniemy od 2030 roku, czyli jeszcze powiedzmy 9-8 lat. Na dzień dzisiejszy, no co tam jest? No budują, tak jak wspomniałem, te elektrownie na węgiel, kopią ten węgiel, kupują węgiel z Australii, swój kupują, palą tym, produkują energię, no bo energia potrzebna no jest, żeby każdy kraj się rozwijał. Na Kremlin, no to samo. Putin to ręce zaciera, że zidiociała Europa Zachodnia zamyka te wszystkie swoje studnie i pompownie i te wszystkie przewiercenia, no ale kupuje od Rosji. Klaszcze w to, że Ameryka zamknęła ten rurociąg z północy na południe do
rafinerii. W Ameryce Biden jedyne co zrobił, to jest to, że ta ropa jest przewożona cysternami kolejowymi i cysternami ciężarówkowymi, co jest dużo droższe, kosztowniejsze, no i więcej energii jest spalane na drogach. Wszyscy ci piraci środowiskowi, no to w sumie naprawdę są troszeczkę nieprzytomni, no bo jeżeli tak popatrzeć na historię, no to Sahara, no to nie była Sahara. Te wszystkie sfinksy, nie sfinksy, no to tam były zboża, żyta, dżungle dziesiątki milionów lat temu, no to tam były dinozaury, nie dinozaury, moczary, to wszystko, cała ta ropa nieustannie pompowana, no to jest właśnie ta organiczna z tych drzew, z tej dżungli, z tych dinozaurów, to wszystko tam zgniło, zepsuło się, sfermentowało, czy cokolwiek potrzeba do tego. No jest w tej ropie pod spodem. Także wszyscy ci piraci naprawdę sobie wyobrażają, że można cokolwiek zmienić. Plamy na słońcu zmieniają tam cykl, jest jakiś taki 11-letni czy kilkunastoletni też cykl zmienia. W XIV wieku były małe epoki lodowcowe. W XVI wieku w Anglii hodowali winogrona. Także normalni ludzie będą się przystosowywali. Wszystkie te, nawet jeżeli poziom oceanów i wód będzie się podnosił, no to co 5, 10, 15, 20 lat ludzie się cofną się troszeczkę od tego wybrzeża i dzieci, wnuki, no to już będą mieszkały od tej wody, powiedzmy pół kilometra, czy kilometr. No wyspy, które mają tam stopę czy dwie, no to też się troszeczkę zmniejszą, no ale to ludzie się przeprowadzą na jakieś inne miejsca i normalni ludzie proponują adaptację, tak, no w Ameryce, no na całym świecie była adaptacja, a teraz po prostu proponują coś, co cofnie nas do rowerów, do chodzenia. Ludzie, którzy nie pracują, mieszkają w miastach, gdzie jest komunikacja, no to nie zdają sobie sprawy, co to jest w Afryce czy w Indiach. W Indiach tam używają jeszcze nawozu krowiego do tego, żeby opalać chaty. W Chinach no to jest ciekawe też opalanie tam zimą w Beijing szczególnie, to jest makabra, bo jest zimno. No, nie wiem, czy dużo ludzi sobie zdaje sprawę, że Beijing, no to jest jednak tak w klimacie, powiedzmy, śniegowo-lodowym, to tam palą węglem, a konkretnie, żeby było taniej, no to palą mielą pył węglowy z gliną i robią takie śmieszne takie cegiełki, nie cegiełki, okrągłe cegiełki i to palą w takich beczułkach nawet na ulicy. Także Chiny długo jeszcze nie zrezygnują z tego węgla i ilekolwiek Ameryka by i Europa nie ściągnęła podatków od wszystkich pracujących i zatrzymała ekonomię, zniszczyła ekonomię, to nie pomoże. W Indiach tak samo. W Indiach przyjechał minister ten środowiskowy, no i powiedział, że w zasadzie nie będzie podpisywał, ma przyjechać. No i wygląda, ale wcześniej było powiedziane, że minister właśnie środowiska zasugerował, że oni nie będą się deklarować do tego, żeby było zużycie na zero. Tam miliony ludzi żyje w biedzie, używa tego, co używa. Ostatnia sprawa to jest to, że piraci środowiskowi chcą zmusić banki, żeby dawały pieniądze tylko tym, którzy idą w kierunku, powiedzmy, tej energii zielonej. No co, to zaburzy wolny rynek, to zaburzy kapitalizm, to zaburzy zyski, nawet wszystkie te
plany emerytalne też dostaną w tyłek, no bo teraz plany emerytalne inwestują tam, gdzie się robi pieniądze, a teraz to będą musiały kupować to, co banki nakażą, żeby była robiona zielona energia. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, na konserwatystów, nie na socjalistów. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. Zastanówcie się, co się dzieje, co robicie. Zacznijcie głosować dla normalnych. Zdrowia dla normalnych.